Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na tym kanale z autobusowych historii taboru. Historia taboru. Volvo B10 BLE6x2 oraz BLE, krótkie, tak jak tu na zdjęciu, 727 w Jeleniej Górze. Przyjechało w roku 1997, długie zaś w 2000 w lipcu. Pomimo licznych zakupów autobus nie został wycofany. Jeżdżą do dziś w liczbie 5 długich oraz 3 krótkich. Są to niezawodne fury. Pomimo kratownic, które pękają, autobusy są ciągle naprawiane. MZK na początku nie chciało ich sprzedawać, jednak teraz chcą jak najmniej ich puszczać ze względu na stan techniczny, który jest zagrożeniem na ulicy. W tej chwili autobus może pęknąć. Najdłużej myśleliśmy, że wytrwa numer 745. Teraz myślę, że 748. 746 pęka podłoga z tyłu. 752 jeszcze nie wiadomo, jak wygląda stan, a w 50 no nie da się określić. Na zdjęciu zaraz przedstawię wam numer 749 na zajezdni MZK. Przepraszam za cenzurę, ale tutaj kolega chciał, żeby była cenzura. No, wybite fotele, pulpit, schodki. I teraz przejdziemy do wozu numer 750 z folią. Tutaj obok 749, kierownica. Za chwilę na zdjęciu pojawi się również numer wozie 726. Dziękuję wam za ten materiał. Co myślicie o Volvo? Pojeżdżą długo czy nie? Cześć.